Audycja dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie wita się z Państwem Leszek. W imieniu swoim i mojej żony, która no niestety musi zostawać w domu, bardzo dziękujemy Państwu za wszystkie życzenia przesyłane nam, czy to listownie, czy to pocztą elektroniczną. No nie jesteśmy w stanie na wszystko odpowiedzieć, ale bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Również życzymy błogosławionego przeżywania całych świąt, które przecież trwają, oktawa jest. I radujemy się byciem ze sobą razem, odwiedzając się, no i nie tylko łamiąc się opłatkiem, ale spożywając różne potrawy, już nie wigilijne, ale świąteczne, zawsze tam się znajdą jakieś makowce, jakieś serniki, no i pierniczki, i pierniki. No a dzisiaj może tak pomiędzy różnymi trudnymi tematami, które niekiedy bardzo poważne i ciężkie w naszych audycjach są niestety, bo takie jest życie, będzie temat troszkę lżejszy. O piernikach toruńskich. Witamy naszego gościa, jest nim pani Maria Magdalena Giesek, kustosz Muzeum Okręgowego w Toruniu. Prowadzi również konwersatorium dotyczące edukacji muzealnej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Serdecznie panią witamy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Serdecznie witam wszystkich słuchaczy. Realizuje audycję Jarosław. I proszę Państwa, te pierniki toruńskie to nie tylko z tego względu, że to Toruń i że kontynuacja tych pierników jest w fabryce pierników Kopernik w Toruniu, ale po prostu święta, obdarowywanie. Bo pierniki chyba jakoś tak zostały pomyślane, żeby służyły obdarowywaniu. Nie tylko jedzeniu i po prostu zaspokajaniu głodu. Ale tu już nie będę wyręczał naszego gościa, bo o tych piernikach to mogłoby być chyba nawet sympozjum. Bo to jest specjalność naszego gościa. Także oddaję głos. O piernikach będzie. Dziękuję bardzo. Od kilku lat zajmuję się historią piernikarstwa, nie tylko piernikarstwa toruńskiego, ale w ogóle piernikarstwa europejskiego. I może na początek chciałabym kilka słów powiedzieć o tym, skąd pierniki u nas się znalazły. No bo teraz w okresie jesteśmy świąt Bożego Narodzenia i myślę, że w większości domów te pierniki znalazły się na naszych stołach. I ta tradycja jest cały czas żywa. I skąd ona się u nas pojawiła? Z tego, co udało mi się wyczytać, wygrzebać, wiem, że w Rzymie, w starożytnym Rzymie, powstała książka kulinarna Apicjusza pod tytułem O sztuce kulinarnej. I tam w tej książce, ona powstała na początku naszej ery, możemy znaleźć fragment o miodownikach, czyli o ciastkach wypiekanych na bazie mąki i miodu. I te miodowniki były bardzo popularne, także były różne odmiany miodowników, ale oprócz miodowników pojawia się też ciasto, do którego dodawano oprócz miodu także pieprz. I tu już jesteśmy bardzo blisko naszych pierników, ponieważ w języku polskim słowo piernik pochodzi od pierny, a pierny pochodzi od pieprzu. Czyli kiedy się dodało za dużo pieprzu, na przykład do zupy, to się mówiło, ale pierne. I w języku naszym piernik właśnie pochodzi od pieprzu. I także jesteśmy blisko tej tradycji, która u Apicjusza została zapisana, że to jest miodownik z pieprzem. I co się działo dalej? Jak wiemy, upada Wielkie Cesarstwo Rzymskie i w tych miejscach powstaje chrześcijańska Europa, powstają zakony benedyktyńskie i tam w tych zakonach różne odkrycia, różne zdobycze cywilizacji rzymskiej, nie tylko cywilizacji, ale również nauki, myśli rzymskiej są przechowywane, kontynuowane. No i również mnisi, mniszki, benedyktynki wypiekają pierniki, te miodowniki, do których się dodaje różne przyprawy korzenne, nie tylko pieprz, ale też inne przyprawy. I właśnie w klasztorach przechowała się ta tradycja miodownika rzymskiego.
co się dalej dzieje w Europie. Przychodzi późne średniowiecze, wiek XII, XIII, powstają w Europie miasta, rosną podobne jak grzyby po deszczu i w tych miastach powstają cechy rzemieślnicze i wtedy za pierniki zaczynają się zawierać również piekarze. I w naszym mieście Toruniu, jak i w innych miastach europejskich zaczynają piekarze piec pierniki, czasami wyodrębniają się osobne cechy piernikarzy, a czasami wśród piekarzy, tak jak to było w Toruniu, znajdą się też piernikarze, którzy wypiekają pierniki. I szukałam również najstarszego wizerunku piernikarza europejskiego. Udało mi się znaleźć piękny rysunek temperą na papierze, który pochodzi z książki XV-wiecznej, która jest do dzisiaj przechowywana w Norymbergi. I tu uwaga, uwaga, tak jak Toruń dla Rzeczypospolitej jest tym najważniejszym miastem, w którym się wykonuje pierniki, tak dla Niemiec Norymbergia jest zagłębiem piernikowym. I te dwa miasta od XVI wieku wiemy, że już na pewno ściśle ze sobą współpracowały i piernikarze toruńscy z piernikarzami norymberskimi podpisali w 1556 roku umowę, w myśl której mogli wymieniać się przepisami. I tu od razu powiem, bo jeśli słuchają nas, a myślę, że słuchają na pewno też panie, może też panowie, którzy sami wypiekają pierniki, pewno będą ciekawi, jakie to były te najstarsze przepisy. No niestety, jeśli chodzi o stare przepisy cechowe, to one się nie zachowały, bo tu chyba też się domyślamy, były pilnie strzeżone. Tak samo jak dzisiaj fabryka nie zdradzi tajemnicy, jak wypieka swoje pierniki, tak samo rzemieślnicy 500 lat temu, 600 lat temu nikomu tego nie zdradzali. I mówiąc o dawnych piernikach, o dawnym piernikarstwie, chciałabym specjalnie zwrócić uwagę na jedną sprawę, która jest jakby zapomniana, a była niesłychanie istotna. Piernikarze europejscy, czy to norymberscy, czy toruńscy, czy we Frankfurcie, czy w Wiedniu, czy w Salzburgu, czy we Wrocławiu, czy w Opolu, wypiekali pierniki jadalne, to nam się dzisiaj piernik z czymś do jedzenia kojarzy, oraz wypiekali pierniki nie do jedzenia, tylko pierniki do oglądania. I to była cała jakby wielka gałąź piernikarstwa, która jest niesłychanie interesująca, bo to jest ten ślad historyczny, jakby który zachował się po piernikarstwie. To są formy, drewniane formy do wykonywania pierników ozdobnych. I form tych zachowało się w Europie w różnych muzeach dużo, również w Muzeum Toruńskim znajduje się spora kolekcja, największa kolekcja polska, około 250 drewnianych desek, właściwie to są dosyć grube deski, mówimy często klocki piernikarskie na to. I znajdują one się, jak już mówiłam, w różnych muzeach, znajdują się najstarsze w Norymberdze. Nasze toruńskie klocki pochodzą najstarsze z XVII wieku. I fascynującym okazało się, nie wiedziałam, że to będzie tak ciekawy temat, który się zajęłam 6 lat temu, bo ikonografia, czyli to, co możemy zobaczyć na tych klockach piernikowych, jest niesłychanie ciekawe. I co tam możemy zobaczyć? Przyniosłam kilka fotografii tutaj do studia. Postaram się Państwu jak najdokładniej opisać, co na tych deseczkach czy deskach. Widzimy jeszcze jedna uwaga, że największa forma, którą udało mi się, znaczy ona nie zachowała się do dzisiaj, ale mamy dokumentację, wynosi 2 metry wysokości. Więc proszę sobie wyobrazić w domu no mały pierniczek, który ma 2 metry wysokości, a deska ta miała około 35 centymetrów grubości. Także to nie, Leszku, to podłogówka i taka deska ile może mieć? Około 30 milimetrów. Ale, milimetrów? A to 35 centymetrów. No to już płaskorzeźba. No tak. I teraz proszę sobie wyobrazić taką dużą deskę, mniejszą lub większą. Małe formy piernikowe mogą mieć 10 cm, 15, a te największe, jak już mówiłam, do 2 metrów. I w tej desce piernikarz albo snycerz rzeźbił, czyli wgłębiał się w tą deskę,
wyrzeźbiał jakiś kształt. I teraz no, najciekawszym dla mnie zagadnieniem jest to właśnie szukanie różnych starych form piernikowych i co tam znalazłam, co możemy na nich zobaczyć. Co możemy zobaczyć na przykład królów. Znaczy nie zachowały się, ale były w Toruniu do 1945 roku cztery klocki, które pokazywały jedna Zygmunta III Wazę, druga jego małżonkę, trzeci klocek Władysława IV i małżonkę. I zastanawialiśmy się, z jakiej okazji, dlaczego takie pierniki powstawały. Były to prezenty. Były to prezenty, które były wykonywane na specjalne okazje. I akurat jeśli chodzi o te pierniki królewskie, przypuszczamy z dużym prawdopodobieństwem, że były one wyrzeźbione z okazji ślubów par królewskich. I delegacja Rady Miejskiej została zaproszona na uroczystości weselne, no i jechała oczywiście z prezentami. I jednym z tych prezentów były pierniki, które przedstawiały króla i królową. I żeby ten piernik był jeszcze piękniejszy, to pierniki te były ozdabiane w taki sposób, że cienkie płatki złota nakładano, bądź malowano farbami. I tu, jeśli będziemy pamiętać, że one były złocone, malowane farbami, które niekoniecznie były wszystkie dobre do spożycia, to wiemy już, że to nie były pierniki do jedzenia, tylko pierniki do oglądania. I z tymi piernikami królewskimi to wiemy, z jakiej okazji był to prezent, ale mamy rozliczne pierniki, które do dzisiaj są zagadką i nie możemy, próbujemy, zastanawiamy się, szukamy, dociekamy, z jakich okazji ten piernik mógł być dla kogoś prezentem. Na pewno wszyscy się domyślamy, jeśli wypieczemy piernik w kształcie serca i to na przykład duże serce, to jeszcze w naszej tradycji w Polsce zdarza się, że chłopak podarowuje piernik w kształcie serca. Serca te dzisiaj są często... Dziewczynie. No dziewczynie. Często są lukrowane kolorowymi lukrami. Ale może o lukrach później, bo zanim doszło do lukrów, to jak już mówiłam, ozdobność piernika polegała na tym, że ciasto piernikowe było wciskane do ręcznie do formy, która była wklęsła. Była wyrzeźbiona w tej desce i ciasto trzeba było precyzyjnie wcisnąć do tej formy, następnie wyjąć, obciąć nożem te części ciasta, które były zbędne, i włożyć do pieca, po wypieczeniu, po ostudzeniu, pomalować i pozłocić. To znaczy było to ciasto piernikowe, które tak samo musiało po pierwszym, że tak powiem, zagnieceniu leżakować nawet rok, tak? Tak, to jest ciekawy bardzo temat. Na początku tak nie dowierzałam specjalnie, że to ciasto tak długo leżakowało. Okazuje się, że nie tylko rok to ciasto leżakowało, ale leżakowało, kilkadziesiąt lat mogło leżakować. Początkowo myślałam, że może z kilka tygodni ciasto leżakowało, czyli przed wypieczeniem, po zarobieniu ciasta, najlepiej, jeśli to ciasto jest odstawiane, jak już tu Leszek powiedział, leżakowało. Ale co leżakowało? Teraz już wiem na pewno, że głównie leżakowała mąka z miodem. I to w najstarszych przepisach była mąka żytnia i do mąki żytniej dodawało się gorącego miodu. Jeszcze dobrze, jak trochę gorzałki do tego miodu dolano. I rozrabiano to ciasto, wkładano to ciasto, jeśli to była produkcja cechowa, no to nie było kilo, 2 kilogramy, ale 100 kilogramów, powiedzmy, tego ciasta. Wkładano do drewnianych beczek. Beczki odstawiano do piwnicy i ciasto sobie leżakowało. W Toruniu jest takie opowiadanie, przewodnicy często w mieście opowiadają, można się spotkać w różnych publikacjach, że był taki zwyczaj, że jak rodziła się córka mistrzowi piernikarskiemu, to mistrz zarabiał ciasto piernikowe, odkładał do piwnicy i czekał, aż córka podrośnie, wyjdzie za mąż i na wesele córki wypiekał pierniki z tego właśnie ciasta.
Tak długo. Tak, i to... myślałam, że to była nieprawda, że to jest tylko takie podanie. Natomiast teraz wiem na pewno, że piernikarze jakby zamrażali, jeśli dobrze mu się wiodło, miał trochę więcej pieniędzy, to zamrażał te pieniądze w cieście. Czyli, bo miód był drogi, przyprawy były drogie, więc beczki też były dosyć drogie, więc na przykład trochę mu tych pieniędzy uzbierał, kupował 10 beczek, kupował 5 beczek miodu, odpowiednią ilość do tego mąki i odstawiał to. I to mogło naprawdę leżeć i 20 lat, bo zachowały się zapisy, które mówią, że w posagu, tu raczej nie chodziło o to, że na wesele oczywiście też pieczono pierniki, ale w posagu otrzymywało dziecko piernikarza te beczki albo dzieże z ciastem piernikowym. I teraz to ciasto na pierniki ozdobne nie zawierało substancji spulchniających, w odróżnieniu, bo te substancje są potrzebne przy piernikach jadalnych. Tak, tak. I teraz różniło się tym, a dlaczego? No to jest, proszę sobie wyobrazić, że mamy tą formę piernikową drewnianą, która na przykład przedstawia piękną damę w barokowej sukni, bo takie też mamy formy, albo kawalera, albo... albo Pana Jezusa upadającego pod krzyżem, jak tu widziałem. Właśnie, bo jest cała grupa form piernikowych z przedstawieniami sakralnymi i tu pokazywałam przed chwilą zdjęcie formy piernikowej pokazującej Pana Jezusa upadającego pod krzyżem. Jest to forma z Muzeum Krakowskiego i prawdopodobnie w Kalwarii Zebrzydowskiej. Można było kupić pielgrzym, który przeszedł tam ścieżkami Drogi Krzyżowej w Kalwarii Zebrzydowskiej w XVII wieku, w XVI wieku, mógł nabyć piernik pokazujący Chrystusa opadającego pod krzyżem. A w naszych biurach toruńskich mamy piękną, 40 dosyć dużą formę piernikową pokazującą Matkę Bożą. Mamy, i tu teraz na czasie, mamy dwie formy pokazujące szopkę betlejemską. Na górze piękna gwiazda, w środku Matka Boża siedzi z dzieciątkiem i trzej królowie się kłaniają. Także też wśród pierników obecne były tematy sakralne. I teraz o czymśmy mówili, o tym leżakowaniu, tak? O leżakowaniu. Cały czas o tych ciastach ozdobnych. Tak. O różnego rodzaju, więc właśnie i sakralne motywy były, i świeckie okazje do wręczania obdarowywania, do wręczania podarunków. Tak, mówiliśmy o sercach, a może jeszcze o sercach, bo tu takie piękne serce, kwiatki, różne ornamenciki drobne, no jak był chłopak zakochany, dziewczyna przyjęła taki piernik, to wiemy już co znaczyło, ale w naszych zbiorach jest też smutne serce. Jest jedna forma, która pokazuje złamane strzały, ale oprócz tych złamanych strzał jeszcze jest piła, która tak to serce piłuje. Także to był akurat piernik na taką smutną okoliczność. Chyba jak dziewczyna nie chciała przyjąć. I teraz jeszcze może powiemy o tych piernikach. Cały czas mówimy piernikach ozdobnych. Może się pochwalę moim znaleziskiem, który niedawno mi się udało znaleźć. Bo szukam również śladów w literaturze polskiej dotyczących piernikarstwa i udało mi się odnaleźć w Panu Tadeuszu, ale no, nie w publikowanym utworze, ale w rękopisie, który znajduje się we Wrocławiu w bibliotece Ossolineum. Tam jest rękopis Pana Tadeusza i Mickiewicz kreślił trochę, niektóre fragmenty wyrzucał. No i niestety ten piernikowy fragment znalazł się w tej części usuniętej przez Adama Mickiewicza. No ale Państwu za chwilę ten malutki fragment przeczytam. Też pokazuje, jak ta tradycja była obecna i też nie była obca Adamowi Mickiewiczowi. I jesteśmy tak, Księga XII, Kochajmy się. I na początku tej księgi mamy długi, piękny opis uczty. Jest opis stołu. I Wojski zdecydował się wyciągnąć stary serwis. On był bardzo dużych rozmiarów, składał się z bardzo wielu części. Były to naczynia, były bardzo dużo
też ceramicznych figurek, które potem Wojski tłumaczy, że to w ogóle sejmik miał przedstawiać, ale w środku tej całej kompozycji znajdowały się naczynia. Teraz w tych naczyniach znajdowały się ułożone z produktów spożywczych, jakby rośliny, drzewa. Kompozycja cała. Tak, cała wielka kompozycja. I pierwszy jakby wejście, czy pierwszy widok tej kompozycji był zimowy. Czyli to były białe pianki cukrowe, czyli taka, no, rośliny pokryte śniegiem. I jak goście siedli przy stole, zaczęli obserwować, bo jedzenie jeszcze nie zostało wniesione. Na początek trzeba było właśnie popatrzeć na ten serwis. I po pewnym czasie, jak zaczęło się ciepło robić, to te pianki zaczęły topić się i nagle się zrobiło lato. Czyli zielone drzewa, gdzieś żółte zboże były. Po pewnym czasie ta druga warstwa też zaczęła się topić i można było zobaczyć drzewa, które były z lasek cynamonowych, już jakby opadły liście z nich i były poprzyczepiane chyba goździki, różne też przyprawy jakieś korzenne, które imitowały drzewa. I teraz oprócz tego, i to jest opisane, i to jest opublikowane, zdecydował się Mickiewicz, żeby to opublikować, natomiast jaki fragment wyrzucił? Z Państwu zacytuję. Lecz na końcu serwisu stał porcelanowy dom, jakby dwór pański prześlicznej budowy, gustem włoskim podobny do owych pałaców, które w Litwie stawiła familia Paców. W tym domu otwarły się na sprężynach bramy i wyjeżdżają tłumnie panowie i damy na konikach piernikowych i wiodą na smyczy harty z ciasta. I to jest ten krótki fragment. Jak Państwo zauważyli, no, mogą się domyśleć Państwo, jak się ucieszyłam, jak przeczytałam o tych konikach piernikowych, czyli to były pierniki w kształcie koni. I żeby takie koniki zrobić, trzeba było mieć formę drewnianą, w której wyrzeźbiono konia, no i tam następnie to ciasto wkładano, wyciągano, wypiekano. I funkcjonował, jak widzimy w panu Tadeuszu, jako ozdoba stołu, ten ozdobny piernik. Natomiast taki duży piernik, największy piernik, może jeszcze nie dopowiedziałam tego, o którym wyczytałam w dawnych dokumentach, jest piernik, który był prezentem od Rady Miasta Torunia dla Carycy Katarzyny. Ten dwumetrowy wielki piernik i przedstawiał on herb Torunia. Także trudno powiedzieć, to był taki przedmiot, że trzeba było go postawić gdzieś w jakimś pomieszczeniu, oprzeć od ściany, bo albo powiesić na ścianie. Także tak wyglądały te ozdobne pierniki. Myślę, że... Ale w ostatnich czasach również były robione ozdobne pierniki w związku z wizytą Ojca Świętego, chociażby w Toruniu. I tak. Fabryka Kopernik postarała się. Oj tak. Tu bardzo ciekawy temat rozpocząłeś, ponieważ tak. Tak myślę, że w świadomości społecznej ten piernik ozdobny, taki wyciśnięty z formy, już nie funkcjonuje. Znaczy mało funkcjonuje, ale w ograniczonym, źle powiedziałam, funkcjonuje, ale w ograniczonym zakresie. Nie jest on taki bardzo popularny. Ponieważ te pierniki ozdobne, nie do jedzenia, które, jak już mówiliśmy, przedstawiały bardzo różne i zwierzęta, i mitologiczne tematy, bo tego nie dopowiedziałam, bardzo dużo różnych zwierząt i też nie wiemy, na jaką okazję, jakie zwierzątko na przykład mogło pasować. I to wszystko zaczęło zanikać w XIX wieku, bo do XIX wieku to była oczywistość. Mickiewicz jeszcze tutaj, co prawda, zawahał się trochę, wyrzucił tych piernikowych koników, ale to funkcjonowało. Czemu to zaczęło zanikać? Pierniki ozdobne trzeba było wykonywać ręcznie. Nie było innego wyjścia, ponieważ trzeba było ciasto rękoma, palcami własnymi mocno wgniatać, upychać i to sobie trzeba było dać czasu trochę. Bo jeśli zrobimy niedokładnie, no to na przykład jak jest to piernik króla, to nie będzie miał głowy albo nie będzie miał nogi i tak dalej.
I XIX wiek jest to czas, kiedy powstają fabryki. Rewolucja wielka, rewolucja przemysłowa. W Toruniu też powstają w połowie XIX wieku fabryki, a w fabryce nie ma czasu na produkcję ręczną. Produkuje się, maszyny produkują, idzie o ilość. I dlatego te pierniki zaczynają ozdobne zanikać i pokazuje się nowy piernik ozdobny, który jest wycinany foremką metalową. I to już kojarzymy, bo myślę, że większość nas w domu, jak robi małe pierniczki ozdobne, tak. Czyli większość z nas, jak robi małe pierniki ozdobne, to wycina metalową foremką. Także to już nic nie ma wspólnego z tą drewnianą formą, z tą rzeźbą wgłębną. Więc to są metalowe foremki i piernik ozdobny, który z niego powstaje, jest płaski. Wycinamy serduszko, wycinamy katarzynkę, wycinamy reniferka. Co jeszcze, Leszku? No, możemy... no grzybki, gwiazdki, księżyce, tak. motylki, dzwonki. Mogą być, może być taki pajacyk. Pajacyki. I jeśli zdobimy te pierniki, to dodajemy na wierzchu lukier. A nie jest to dekoracja taka przypominająca płaskorzeźbę. Ale lukier też może być cienką niteczką prowadzony też może i kolorowo. Być także też może być bardzo oddawać piękne. Może pewne kształty. Tak. Ale już to jest troszkę inna bajka. Nie? Tak. I teraz wracając do twojego tu pytania i do tej informacji, którą już podałeś, że w Toruniu jednak te pierniki ozdobne, te tradycyjne ozdobne się wykonuje. I faktycznie ja do tej pory nie udało mi się znaleźć miejsca w Polsce, w której ta ciągłość produkcji piernika tradycyjnego, ozdobnego została zachowana. Może ktoś z Państwa będzie chciał się później włączyć i coś na ten temat powiedzieć. Gdzie są produkowane pierniki z tych form wyciskanych ręcznie? Tak, wyciskanych ręcznie. Znaczy w ostatnich latach pierniki wyciskane tam, wciskane ręcznie do formy i następnie wyjmowane. W Toruniu jedna fabryka, fabryka Gustawa Weizego, to jest fabryka o najdłuższych tradycjach. Fabryka ta istniała do 1945 roku. Potem w tym samym miejscu powstała fabryka, która do dzisiaj funkcjonuje, fabryka cukiernicza Kopernik S.A. I w tej fabryce do dzisiaj bez żadnej przerwy. I tu uwaga, bo teraz jakby mamy czasy, które ostatnich 20 lat w Polsce, ostatnich 15 lat, kiedy zaczynamy sięgać do starych rzemiosł, do tego, co zaginęło. Natomiast tu chciałam podkreślić, że ta fabryka toruńska bez przerwy tę tradycję kontynuuje. I wykonuje pierniki ozdobne, okazjonalne, które są ciekawymi, oryginalnymi prezentami. I takie prezenty, no na przykład w Toruniu co pewien czas jest okrągła rocznica powstania naszego miasta i wtedy Rada Miasta, tak przypuszczam, może zamówić na przykład piernik ozdobny w kształcie herbu Torunia i fabryka, jeśli się dogadają, to produkuje taką krótką serię tych pierników ozdobnych. Ale to może być taka okazja, natomiast to, co nas tutaj i co Leszka zaciekawiło, to była okazja podarowania piernika ozdobnego Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. I taka okazja zdarzyła się dwa razy. Pierwszy raz w 1998 roku, kiedy to przedstawiciele Rady Miasta Torunia jechali do Watykanów, żeby zaprosić Ojca Świętego, żeby przyjechał do Torunia. Wtedy jechali też z gościńcem i tym prezentem był piernik ozdobny, który ukazywał herb Jana Pawła II, herb papieski, czyli tarcza, w tarczy herbowej krzyż, a pod krzyżem literka M Maryja, no i korony papieskie i klucze Piotrowe. Duży to był piernik? On był około 30 centymetrów miał wysokości, także to nie taki 5-centymetrowy pierniczek.
Druga okazja to był dzień dla Torunia, ważna historyczna data, 7 czerwca 1999 roku, kiedy to nasze miasto doczekało się wspaniałej wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II i na tę okazję oczywiście został zrobiony inna została forma piernikowa zrobiona. Forma ta była jakby repliką, taką no specjalną, piernikową repliką karty z księgi Kopernika o obrotach sfer niebieskich i pokazywała układ heliocentryczny. Czyli w środku słoneczko i naokoło koła, które przedstawiały orbity planet. I taki okazjonalny piernik. I oczywiście z tej formy piernikowej wykonano tylko kilka egzemplarzy tego piernika. Jedno trafiło do muzeum, a oczywiście no, najważniejszy piernik, się zagalopowałam, przepraszam, został podarowany Ojcu Świętemu. Także ta tradycja tego piernika okazjonalnego nie zanikła. Może byśmy przeszli do pierników jadalnych. Szkoda, że Ojciec Święty gustował w kremówkach wadowickich, bo to zostało nam przekazane przecież i wraca często w różnych właśnie filmach, jak to wspaniale wspominał, te kremówki. Czy coś jeszcze wiadomo na ten temat? Oj, wiadomo, wiadomo. Tu mam dla Państwa, bo myślę, że to nie jest taka też znana informacja jak do tej pory, ale wiemy, że oprócz kremówek jeszcze inne słodycze Ojciec Święty bardzo lubił i dowiedzieliśmy się o tym z książki księdza Sławomira Odera, który był postulatorem procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II. Czyli to bardzo rzetelne źródło. I ksiądz Oder napisał książkę Dlatego Święty. I w tej książce właśnie pisał też jakby no, o Ojcu Świętym w jego codzienności, w jego człowieczeństwie. I proszę Państwa, na stronie 23 następujące słowa zostały zapisane i pozwolę sobie zacytować. Człowieczeństwo Wojtyły przejawiało się w kultywowaniu tradycji, częstym oddawaniu się wspomnieniom, a nawet pełnym wzruszeń odnoszeniu się do potraw z jego polskiej ziemi. Do jego ulubionych słodyczy należały wadowickie kremówki, a także toruńskie katarzynki. I dlatego, że tak bardzo je lubił, za każdym razem, gdy ktoś z Watykanu udawał się do Polski, przywoził mu paczkę tych świeżo upieczonych słodkości. Nierzadko papież w duchu pokuty rezygnował z ich zjedzenia. Był jednak szczęśliwy z możliwości podarowania ich osobom przybywającym na audiencję. Także z tego tekstu dowiadujemy się, że oprócz kremówek także toruńskie pierniki katarzynki. No proszę, równoprawne. Tak, tak. I teraz te właśnie ciasta, znaczy pierniki do jedzenia, czyli do tego ciasta, które leżakowało długo, jeszcze trzeba było dodać potem substancji spulchniającej. I jak te pierniczki do jedzenia wyglądały w dawnych czasach? Tak, czy teraz, coś wiadomo o nich? Nie, wiadomo, nie wiadomo. Pewnie. Znaczy pierniki nie przetrwały, bo zostały zjedzone. Za dobre wszystkie zostały zjedzone. Natomiast jest on bardzo ciekawe też zagadnienie, bo piernik jadalny był innym piernikiem. Dla nas dzisiaj piernik jadalny to jest coś słodkiego, coś, co sobie jako deser zjemy. Zjemy już te zasadnicze posiłki, potem jemy, kiedyś mówiono na to wety. Po zupach, po pieczystym stawiano na stoły wety i to były te słodycze. Dzisiaj mówimy desery. Także oczywiście wtedy też piernik funkcjonował jako wety, jako deser, ale podstawową, tak mi się coraz bardziej wydaje, że to był piernik, pierny chleb. Czyli to było pieczywo. Pieczywo, które miało niesłychaną zaletę, a się nie psuło. Proszę sobie wyobrazić chleb, który przez rok może leżeć i się nie popsuje. Dzisiaj też się martwimy, jak nam spleśnieje trochę chleba w domu. Staramy się nie dopuszczać do tego. Pieczywo się jednak dosyć szybko psuje. Natomiast jeśli był dobrze zrobiony piernik, dobrze wyleżakowało się ciasto,
leżakowało 5 miesięcy, 6 miesięcy, no powiedzmy to minimum 2 miesiące, to wypieczony, też bez spulchniaczy często, bo to były jakby taki chleb, ale możemy powiedzieć też suchary takie piernikowe. Wojskowe. I też bywały, że wojskowe. Zachował się w toruńskim archiwum dokument mówiący, że krzyżacy wypiekali suchary piernikowe na swoich żołnierzy. Także i proszę sobie też mieć na uwadze to, że no dzisiaj mamy konserwanty, mamy zamrażarki, mamy lodówki, a wtedy był większy kłopot z konserwacją żywności. Także z tego względu myślę, że pierniki bardzo były poważane i bardzo były cenną żywnością. To był najpierw chleb, właściwie to był chleb piernikowy, który mógł leżeć długo, więc na jakieś właśnie wyprawy wojenne czy inne. A może pielgrzymi brali, jak wędrowali? No właśnie. A kiedy zaczęły się słodkości? A jeszcze przed słodkościami, przed słodkościami jeszcze dopowiem, żeby to nie umknęło, piernik też był lekarstwem. I to było rzeczą normalną, jakby państwo do apteki w XVI, XVII wieku weszli, to tam były pierniki, które uważano, że na sprawy z trawieniem, z brakiem apetytu, serwowano też pierniki i poważnie to traktowano. Znalazłam nawet teksty dwudziestowieczne, które bardzo zalecają i podkreślają walory zdrowotne pierników. A teraz słodkości, tak? Zdobienie lukrami, to już mówiliśmy. Tak, zdobienie lukrami. Tu może jeszcze powiem o tych lukrach, że... O, ważna rzecz. Do tej pory, jakby to jest dla mnie bardzo oczywiste, ale to trzeba by podkreślić, że cukier, który dzisiaj tak używamy, właściwie nadużywamy, trzeba by powiedzieć, dopiero wszedł do kuchni, do każdej kuchni polskiej w XIX wieku. A do XIX wieku główną słodkością to był miód. I pierniki też były jednym jakby z podstawowych tych słodkich specjałów. Natomiast teraz może jeszcze z Państwem chciałabym się podzielić moimi piernikowymi domowymi przygodami, jak mogę. Proszę. Tak? Takie refleksje w tym roku miałam, bo no, pierniki, no wiemy, no już ta dawna historia się zmieniła, natomiast zachowała się ta tradycja, że na Boże Narodzenie wypiekamy, że też robimy czasami ładne pierniczki, sobie robimy prezenty. Natomiast, aż mnie część znajomych postrzega jako taką piernikową osobę, więc w tym roku udało mi się 3 razy wypiekać pierniki. Raz zaprosili mnie przyjaciele spod Torunia, gdzie z dwójką dzieci, 6, chyba 10-latką, piekłam ozdobne pierniczki, lukrowaliśmy. Drugi raz z przyjaciółką, która od kilku lat przychodzi do mnie, a trzeci raz, i to było pierwsze moje pieczenie z wnuczką. I takie refleksje mam, że jeśli tylko uda nam się nie spieszyć z przygotowaniami świątecznymi, nie robić pośpiesznie i nerwowo, na przykład pierników albo pierożków świątecznych, to staje się to dla mnie, nawet tak bym powiedziała, że to były takie małe Boże Narodzenia. Bo wtedy, kiedy z drugim człowiekiem udaje nam się coś harmonijnie, spokojnie, razem wykonywać, na przykład właśnie te pierniki, to jest takie małe Boże Narodzenie. I tak sobie pomyślałam, bo często w domach, ja akurat, znaczy mam rodzinę, mam 3 dorosłych synów i wiem, że Boże Narodzenie często jest takim czasem trudnym, ponieważ tam, gdzie w rodzinach są trudne sytuacje, to święto Bożego Narodzenia czy święto Wielkanocy jakby nie niweluje problemów, tylko je uwypukla, bym powiedziała. Uwypukla to, co jest trudnego, to, co jest smutnego,
jakieś niemożność kontaktu, to jest uwypuklone przez te święta i w związku z tym też rodzi się często większe napięcie niż w rodzinie, niż w dniach takich powszechnych. I teraz takie pieczenie pierników, myślę, że jest wspaniałą okazją po to, żeby się wyciszyć oraz jeśli też jest taka sytuacja, że z kimś nam trudno rozmawiać. No w rodzinach często mamy takie sytuacje, że z jakichś powodów ciężko ten dialog nam wychodzi, to rzeczą w takich momentach powiedzenie, no wiesz co, może siądziemy i sobie teraz porozmawiamy o tych naszych problemach. Wiemy, że to jest po prostu coś nieosiągalne i co drugą stronę wprawia, że tak powiem, w dygotkę. Natomiast jeśli powiemy tak, no wiesz co, a może tak byśmy tutaj, no może byś mi pomógł rozwałkować tutaj, wiesz, tu ciasto już mam przygotowane i sobie rozwałkujemy to ciasto, to staje się okazją do bycia razem, do spokojnego bycia razem. Nie musimy wcale dużo rozmawiać wtedy, ale o wiele łatwiej, jeśli już pieczemy po prostu pół godziny albo godzinę, o wiele łatwiej dojdzie do choćby krótkiej rozmowy po tym wspólnej jakichś manualnych wykonywanych czynnościach, które musi razem. Musi być współdziałanie. Tak. Tutaj podsypać mąko, tutaj odebrać tak. Gotowe. A tutaj idzie ta foremeczka, a teraz wybierasz motylka, czy wybierasz choineczkę. I wtedy jest szansa, że zacznie się rozmowa, że zacznie się malutki dialog. A nawet jak się nie zacznie, to jest to ten czas, kiedy byliśmy razem, koło siebie. I budowania więzi, tak, czas budowania więzi. Tak, tak. Jest to właśnie czas budowania więzi i czas, tak jak już mówiłam, tego małego Bożego Narodzenia. Które możemy, bo jest to w naszym zasięgu. Tak. Tworzyć. To tyle wstępu. No, może starczy. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, naszym gościem jest pani Maria Magdalena Giesek. Zapraszamy do kontaktu z nami na tematy piernikowe. Można zadawać pytania specjaliście od pierników, ale również podzielić się swoimi doświadczeniami z wypiekania. Czy może ktoś będzie wiedział, czy w Polsce jeszcze istnieją gdzieś takie miejsca, gdzie wypieka się pierniki, które są wciskane do form, prawda, drewnianych, takie oryginalne. Telefony do nas do studia 655-23-55, 655-23-56, kierunkowy do Torunia 56, w naszej rodzinie 536-600-100 i 536-600-200 i dla zagranicy 655-23-33 i 655-23-66, kierunkowe 48-56. Tam mu krople wina. Ciasto w piecu dojdzie.
drodzy Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców mamy piernikowy wieczór. Mówimy o piernikach toruńskich. Mamy tutaj specjalistę, panią Marię Magdalenę Giesek, która jest kustoszem Muzeum Okręgowego w Toruniu i prowadzi konwersatoria na UMK dotyczące edukacji muzealnej. Ale mówimy o piernikach. Może nie było jeszcze o przepisach, to przy okazji to powiemy, tak jest takie średniowieczne. Ale słuchamy Radio Maria. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Na temat właśnie chciałam... Kogo witamy? Kogo witamy stąd? Eleonora Skiel. Witamy Panią, słuchamy. Właśnie, w tym roku mi się nie powiodło z piernikami. Nie wiem, czego za dużo dałam, czy miodu, czy bakalie. Ciasto mi się zapadło. Słyszałam właśnie kiedyś, że... Ale żakowało ciasto? Nie. 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 I jeszcze gdzieś wyczytałam w jakiejś gazecie, że po 15 minutach można piernik, bo to ja w Brytance piekłam, że można go przeciąć. Jak ja go przecięłam... Ale kiedy pani go przecięła? Po 15 minutach po włożeniu do pieca. Oj, to ryzykowna operacja. Tak. I zepsułam ciasto. No, dodatki były wspaniałe, ale ciasto było do wyrzucenia. Ale to chyba przez to przecinanie, wie pani. Także powietrze było otwarte, prawda? I doszło. Także to już po prostu trzeba bardziej sprawdzone przepisy brać, ale niekiedy gazetowe, no nie są może. Nie, takie. Ja skorzystam, przepraszam bardzo, może tak mówię jakoś szybko. Ja skorzystałam z książeczki siostry Leonili i wszystko zrobiłam tak, jak trzeba. W środę dzwonić do niej i ona wtedy powie, co było nie tak. I otworzyłam właśnie piekarnię, chciałam przeciąć, przekroić tak, żeby... tak się ładnie to otworzyło ten piernik, żeby się tak otworzył. No i zepsułam wszystko. Jeżeli ktoś wie, jak upiec dobrze piernik, to ja słucham nawet 2 godziny. Dziękuję. Boże, dziękujemy bardzo, życzymy powodzenia z następnym piernikiem. No tak. No, dziękuję pięknie i szczęść Boże. Szczęść Boże. Słuchamy Radio Maria. Szczęść Boże, ja tylko chciałam powiedzieć, że jak powstała Katarzynka, że był jeden piekarz w Toruniu, który miał córkę, która miała na imię Katarzyna i chciał jej zrobić niespodziankę i wziął 2 serca, ale czubkami do siebie zwrócone i z boku 2 kółeczka, 2 obrączki. I w ten sposób nadał temu, ponieważ ta córka miała na imię Katarzyna, a wychodziła za mąż i to był dla niej taki prezent. I tak powstała Katarzynka. A kto mówi i skąd? Barbara Storunia. Barbara Storunia. Pani Barbara. Ja kiedyś byłam przewodnikiem po Toruniu i tak dlatego to znam takie powiedzenie. Ale to tam już dziesiątki lat temu. Dziękuję pani Barbara. Jest to jedna z legend, która mówi o pochodzeniu najbardziej popularnego toruńskiego piernika. Popularnym niewątpliwie jest Katarzynka. Natomiast jest to jedna z wersji. Ja bardziej raczej jestem przekonana do takich informacji, które mówią, że benedyktynki toruńskie też wypiekały już w XIV, XV wieku pierniki i że jedna z sióstr tych zakonnic miała na imię Katarzyna. Także jest też taka wersja, że to od tej siostry Katarzyny, nawet co prawda legenda do tego dorobiona, to jest z początku XX wieku, która mówi, że była zaraza, był głód w Toruniu i siostra Katarzyna bardzo też przeżywała to, zresztą głód też zaglądnął do klasztoru i w nocy nagle siostra słyszy, a tu coś szuruburu robi, patrzy, a tam wielka mysz wyszła, którą mówi: siostro Katarzyno, proszę iść za mną do piwnicy. I siostra poszła tam i patrzy w jakieś do 5., 6., 7. piwnicy, wchodzi i widzi, że tam wielkie beczki stoją, a w tych beczkach ciasto piernikowe. I siostra znalazła to ciasto piernikowe i to była taka duża porcja. Mówiliśmy już o leżakowaniu ciasta piernikowego, że te zapasy robiono duże. I w tym momencie, w którym była taka trudna sytuacja dla mieszkańców miasta, przydało się to ciasto i siostra Katarzyna wypiekła wtedy bardzo dużo pierników, które miały kształt tych 6 kółek
połączonych ze sobą. Trzy kółka i trzy kółka pionowo, dwa rządki. Dwa rządki pionowe kółek i jak one się te połączą, to powstaje forma katarzynki. Ale to jest to, że benedyktynki wypiekały, to raczej jest pewna wiadomość. Natomiast ta opowiastka, którą teraz przed chwilą powiedziałam, to jest tak sprzed 100 lat. Ktoś wymyślił opowieść o tej siostrze. A jeszcze jest trzecia koncepcja, że katarzynki pochodzą od jarmarków, które odbywały się w okolicach bramy świętej Katarzyny w Toruniu. Dzisiaj mamy kościół świętej Katarzyny, plac świętej Katarzyny, ulicę świętej Katarzyny, czyli w tej części miasta, starego Torunia, odbywały się już za murami miasta wielkie jarmarki na świętej Katarzyny w listopadzie i na pewno na ten czas już wypiekano pierniki, bo to 25 listopad, już przed Bożym Narodzeniem zaczynano wzmożony wypiek pierników. No i to jest ta trzecia koncepcja, skąd nazwa Katarzynka. Państwo mogą wybierać. No ja po prostu taką wersję znam, tak. Dlatego uznałam, że ją powtórzę. Ale wiem, że to tylko tam taka historyjka tak. jest. Ale w tych historyjkach często trochę prawdy jest, także nie należy tak lekceważyć. Także dziękujemy pani bardzo. Dziękujemy pani Barbaro. I kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Mam na imię Teresa, z Kościelnika dzwonię. Jestem katechetką. Bardzo dziękuję za tę audycję, bardzo się cieszę. Powiem, że bazuję na takich recepturach mojej babci ze wschodu przywiezionych. Ze wschodu, tak? Tak, tak. Bo więcej raczej receptur mamy z zachodu, to znaczy, bo to bardziej znaczy, na zachodzie była tradycja piernikowa. Ale właśnie piernik, który trzeba zarobić, ciasto w święto niepokalanego poczęcia Matki Najświętszej. 8 grudnia jest to pewny piernik, który dojrzewa w kamiennym garnku w piwnicy albo na spodzie lodówki, jeżeli ktoś mieszka w mieście i nie ma piwnicy. Ale w kamiennym garnku, a nie w dzieży drewnianym. Nie, tylko w kamiennym garnku nakryty lnianą ściereczką czy jakąkolwiek inną. Tak. I nie musi to być len. Ale lepiej chyba jakby len był, nie? Tak, ale jest to już jest nie bardzo aż tak ważne. I pierniczki drobne, i piernik, który możemy upiec w brytwanie jak chleb i jest wspaniały. I również rozwałkować na trzy placki, przełożyć go w dobrze wysmażonym powidłem śliwkowym. Po 3 dniach staje się pulchny, wspaniały, bo po upieczeniu jest trochę twardy. Tak, tak. Wiadomo. Dysponuję takim przepisem. Nie wiem, czy to na antenie teraz, bo nie jest to środa, nie jest to siostra Leonilla, ale mam nawet przy sobie w tej chwili, ażeby nic nie umknęło i chętnie... No to już, szybciutko dyktować. To prosimy. I słuchacze zainteresowani długopisy do rąk. Może tak powiem po kolei, jak to trzeba podgrzewać 0,5 kg prawdziwego miodu. I podgrzać. Tak. I w tych najstarszych przepisach wszystkich właśnie jest taki wymóg, że koniecznie podgrzać. Tak. Ale nie przekroczyć 40 stopni, bo też nie. Nie, chyba nawet dwie szklanki cukru do tego, ćwierć kilograma smalcu lub masła. O. Masa nie powinna zawrzeć, to tylko ogrzewamy. Tak. Tak. Następnie chłodzimy ją i gdy jest już zaledwie letnia, dodajemy stopniowo kilogram mąki pszennej, 3 całe jajka, 3 płaskie łyżeczki sody oczyszczonej, rozpuszczonej w połowie szklanki zimnego mleka. Mhm. No proszę. Myślę, że ci, którzy notują. Tak. Tak. 0,5 łyżeczki soli. I przyprawy korzenne. Można... A jakie przyprawy? To znaczy cynamon, goździki, imbir, kardamon, ale są też gotowe te przyprawy piernikowe. Doskonale są
przygotowane, te w handlu, które tak. spotykamy, przyprawa tak. do piernika. Ale wie pani, jakby tak włożyć do moździerza i tak osobno utłuc, potłuc, osobno każdy. Potłuc, osobno goździki, osobno cynamon. Gospodynie, a potem przez sitko jeszcze. W takim wieku jak ja, pewnie się na to pokuszą. Tak, to jest wspaniałe. Ja nawet będąc w Toruniu przywiozłam sobie w woreczku takim lnianym właśnie takie przyprawy. To jest cudowne. I wtedy ciasto wyrabiamy ręką. Możemy je wzbogacić o dodanie posiekanych orzechów. Czy albo też migdałów. Drobno pokrojonej skórki pomarańczowej usmażonej w cukrze. Gdy ciasto jest dobrze wyrobione, formujemy z niego kulę, umieszczamy w kamionkowym garnku, przykrytym właśnie w tą lnianą ściereczką, umieszczamy w chłodnym miejscu. A tu ile, 3 tygodnie leżakuje? Dwa. Tak, od święta, od 8 grudnia. To dwa. Dwa tygodnie. Dzień przed Wigilią. A dzień przed Wigilią. Ewentualnie raniutko w dniu Wigilii można, ale można nawet 2 dni przed świętami upiec. W każdym razie tak leżakuje, jest no, wspaniałe. Musi leżakować. Tak. Więc tak jak mówiłam, można podzielić na 3 części i upiec 3 placki, które przekładamy dobrze wysmażonym powidłem śliwkowym. Możemy upiec w brytwanie takiej do chleba i będzie to piernik. A możemy robić z tego pierniczki, które ozdabiamy migdałami. Wycinamy przeróżne wzory. Choineczki, gwiazdeczki, serduszka. Tak jak na święta jest to stosowne. Najczęściej gwiazda, bo gwiazda betlejemska. Piastuje nam radę święta. Dobrze, dziękuję dziękujemy pani Teresa. Dziękujemy pani. Duże doświadczenie ma słyszeć. Dziękujemy. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy pani. To może teraz tutaj taki przepis widzę, piernik toruński, ale to jest z jakichś dawnych bardzo czasów. Znaczy to jest przepis, który najstarszy udało mi się znaleźć. To raczej nie czyli on tak bardzo, bardzo stary to on nie jest, bo on jest z 1719 roku. No drobiażdżek. Tak, i to jest, i też ciekawe, że to nie jest książki kucharskiej, tylko Compendium Medicum Auctum, czyli taka paramedyczna książka, to która zawierała i przepisy na taki sesji. To ja będę czytał, a ja proszę będę przerywać. O króciutki komentarzyk, bo dobra. Słowa mogą być niezrozumiałe. Weź miodu praśnego. Praśny miód to jest miód taki nieprzegotowany, czyli świeży miód z plastra. Ile chcesz? No i tu ja się zastanawiałam, no co to za przepis? Weź miodu praśnego ile chcesz. I tam dalej w tym przepisie, a ile będziesz uważał za słuszne, takie. To nie był żaden żart. To nie był żaden dowcip tutaj z nas, którzy będą czytać, tylko tak pisano dawniej przepisy. I w tej książce rzymskiej o sztuce kulinarnej i do XVIII wieku w książkach kucharskich nie pisano pół kilo, ćwierć, a uncja, a funt, tylko na wyczucie. I to jest też ciekawe, że do dzisiaj takie bardzo, bardzo dobre gospodynie mówią, no wiesz, tam troszkę wsyp tego, a tam dodaj tego mleka, no tak wiesz, no tak. Z jednej strony tajemnica, tak. A z drugiej strony no już wielka wprawa, każdy niby powinien wiedzieć. Tak. Włóż do naczynia, wlej do niego gorzałki mocnej sporo. Tak, czyli do miodu dolewamy alkoholu. I to jest przepis na piernik toruński. Toruński, bo w tej samej książce Compendium Medicum jest kilka innych przepisów na pierniki, a toruński właśnie tym się charakteryzował. I wody smaż powoli, szumując, aż będzie gęsty. Tak, czyli tą miód z alkoholem i wodą podgrzewamy i te szumowiny z góry ściągamy, żeby był klarowny. Wlej go do niecki. Przydaj nieco imbiru białego. Tak. I teraz będzie wyliczanka, jakie przyprawy w Toruniu najchętniej dodawano do piernika. Czyli mamy imbir. Gwoździków, cynamonu. Tak. Gwoździków napisane. Napisano gwoździków, bo w języku staropolskim na gwoździe, bo Państwo sobie skojarzą, jak wygląda goździk. Goździk
jest podobny do małego gwoździka. I to była oboczność. Na gwoździe mówiono gwoździki lub goździki. I potem jakby znaczenie się rozeszło i na gwoździki małe mówimy gwoździki, a na przyprawy goździki. Mhm. Cynamonu, gałek. Gałki to schodzi o gałki muszkatołowe. Kubebów. A kubeby to jest pieprz. Jednym z gatunków pieprzów nazywa się pieprz kubeba. Kardamonu, hanyżu nietłuczonego, skórek cytrynowych drobnokrajanych, cukru, ileć się będzie zdało. I uwaga, uwaga. Przed chwilą mówiłam, że cukru nie używano. A tutaj mamy tak, na początku miód, a potem jest ta wyliczanka. Imbir, goździki, cynamion i cukru, ile się będzie zdało. Chodziło tu o cukier trzcinowy. Cukier, który był sprowadzany z Ameryki Południowej, z Kuby, potem w Egipcie, na południu Hiszpanii produkowano trzcinę cukrową, ale on był drogi. I tutaj on jest jakby w tym rządku z przyprawami wymieniony, czyli on był jakby traktowany jak przyprawa. Wszystko z grubsza przetłukszy, wsyp czyli tutaj do miodu w tym moździerzu gorącego. Koniecznie trzeba było przetłuc. Tak, wsyp do miodu gorącego, miarkując, żeby niezbyt korzenia było. No, znaczy nie można przesadzić z tymi przyprawami. Zmieszaj, a jak miód ostygnie, że inoletni będzie, wsyp mąki żytniej. Uwaga, uwaga, wsyp mąki żytniej. Ile potrzeba? Najstarszy przepis mówi o mące żytniej. Czyli piernik toruński powinien na mące żytniej być. Żytnej napisane. Tak. Umieszaj, nie, przez Y, niech tak stoi nakryto, aż dobrze wystygnie, potem wyłóż na stoł, gnieć jako najmocniej, przydając maki, ile mąki? Potrzeba. To ma być mąki. Przydając mąki, ile potrzeba, po tym nakładź cykady krajanej. Tak, więc to jest gatunek cytrusa, który ma owoce podobne do cytryny, ale ma dużo grubszą skórkę, natomiast i skórkę kandyzowano. I ta kandyzowana skórka była nazywana cykatą, która no, bardzo często do ozdób była używana. Albo skórek cytrynowych w cukrze smażonych znowu przegnieć, i zaraz formoi pierniki wielkie według upodobania, porobiwszy, może znowu po wierzchu, to ówdzie wtykać cykadę krajaną. Czyli tu chodzi już o te ozdoby na wierzchu, bo to chodzi o piernik jadalny oczywiście. Po wierzchu pozyngowawszy piwem, kłaść do pieca i wyjąwszy jak się przypieką, znowu je zyngować miodem z piwem smażonym. Czyli posmarować. Znowu po wsadzeniu do pieca. Tak. Znaczy jest skomplikowany trochę. I odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Teraz i zawsze. Witam serdecznie wszystkich w studio. Kłania się Ligia z Górek. Witamy. Wielkich, to w powiecie cieszyńskim. No i mam znam taką, muzeum myślę, w Górkach Wielkich. Tak, tak, Zofii Kossak. Zofii Kossak-Szczuckiej, tak. Tak. Natomiast ja urodzona jestem w Skoczowie, no i tam była wytwórnia pierników kiedyś. W Skoczowie? Tak. Była to prywatna firma, bodajże Hatłas nazwisko. Moja mama tam kiedyś pracowała, zaraz po wojnie. Przed wojną to też istniało. I te skoczowskie pierniki do dzisiaj właściwie zostały w tych ostatnich latach jakby ta tradycja wznowiona, z tym, że nie wiem, czy już uzyskały atest, bo teraz jakieś takie można regionalne potrawy jakieś atestowane mieć, że jakieś takie certyfikaty. Tak, ale to jest skomplikowane. Tak, nie wiem, czy już nawet to nie jest, bo wiem, że były jakieś zdania na ten temat, że warto by to było zrobić i być może już jest. Ale wie pani, trzeba mieć... Na nowo zaczęło się wypiekać te pierniki
I wiem, bo są niesamowicie smaczne. W jaki sposób są pieczone, nie wiem. Ma to jakiś związek z muzeum w Skoczowie, więc być może jest to w jakiś sposób jakaś receptura specjalna. Są niesamowicie smaczne. I zawsze zostają sprzedane w okolicach jakichś takich miejskich uroczystości. Aha. W Skoczowie. Ale czy to są też ozdobne pierniki? Czy to są takie typowe do jedzenia? Smaczne. Czy ozdobne? Nie wiem. Bo nie czy znam, jakiś kształt nie na przykład? Technologii. Czy jest to piernik w kształcie na przykład? Ja widziałam, właśnie o tym chciałam powiedzieć. W Pierścu, to jest sanktuarium świętego Mikołaja, tam można kupić Mikołaja z piernika. I być może to jest właśnie z tej wytwórni w Skoczowie. Ale i może pani powtórzyć sanktuarium? Jakie? Świętego Mikołaja z Pierścica. Pierściec. 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 Tak. Bardzo ciekawe. Tam te święte Mikołaja, te figurki świętego Mikołaja można kupić, bo tam jest sanktuarium cudami słynące, tam jest cudowna figurka świętego Mikołaja, bez nóg, bo uległa spaleniu kiedyś i jest w centralnym miejscu ołtarza. I ludzie przyjeżdżają tam, no bardzo, bardzo przyjeżdżają, wiele pielgrzymek tam przyjeżdża, nawet z daleka, tylko choćby po to, żeby obetrzeć figurkę jakimś kawałkiem białego płótna, a potem przykłada się na chore miejsce i jest wiele cudów, uzdrowień, świadectw. No ja, sama moja córka została uzdrowiona, jestem przekonana, że za interwencją świętego Mikołaja. O tym wszyscy tu wiedzą w okolicy, ale nie tylko w okolicy. Więc myślę, że to taka ciekawostka. Nie jestem zbyt biegła w sztuce pieczenia pierników. Ale bardzo ciekawą informację pani tu nam przekazała, że no to cieszę się te bardzo, figurki piernikowe świętego Mikołaja w tym sanktuarium, czy rozumiem, że obok są stragany, czy sklepik? Taki, to znaczy jest taki sklepik taki kościelny. Od zewnątrz kościoła się wchodzi, takiego pomieszczenia i tam można zakupić. Również tam można zakupić różne rzeczy, między innymi chusteczki, takie ładne, którymi można potem obetrzeć figurkę świętego Mikołaja, prawda? Później się obciera, bo to wiadomo, że nie wszyscy są przygotowani, no ale później się obciera i ma się właśnie taką relikwię, którą można wykorzystać w chwili, powiedzmy. A czy pani pamięta, że te figurki piernikowe świętego Mikołaja, nie wiem jak pani sięga pamięcią, czy to 20 lat temu też takie figurki były, czy to się odrodziła tego ta tradycja teraz? Tego nie wiem. Tego nie wiem. To warto byłoby się zorientować, dlatego że ja wiem, że w Skoczowie w ogóle piekarnia zawsze piekła te pierniki. Z tym, że nie wiem, czy to była akurat ta receptura, czy nie. I były one pakowane w taką folię i zawsze w okolicy właśnie świętego Mikołaja, okolicy Grudnia, można było zakupić pierniki. Smakowały one, były trochę jaśniejsze niż te, które tam są. One są dość ciemne, takie jak ciemna czekolada. Tak. A proszę czekolada. Panią, pozwoli pani, że pani przerwę, bo była też taka krótka, dosyć trwająca tradycja, że jak zaczęły zanikać te wyciskane, takie rzeźbiarskie, powiedzmy, pierniki i zaczęły powstawać płaskie, to zanim zaczęto lukrami ozdabiać, to naklejano wydruk kolorowy. Czyli tak, był taki płaski święty Mikołaj, a na tą kolorową litografię albo druk. Pamięta pani też? Tak, oczywiście, że pamiętam. I to było w Skoczowie właśnie, pieczone były takie pierniki, one były lukrowane, zdobione lukrem, cały tam ten strój świętego Mikołaja był tam zaznaczony. A twarzyczka może? Twarzyczka była jak najbardziej. Przyklejona wydruk. Tak, jest kolorowy i to, żeśmy jako dziecko dostawałam, zawsze czekałam na tego Mikołaja i ta głowa była jedyna zawsze na końcu. Czyli ta tradycja, myślę, że ciągła jest. Tego nie wiem, bo teraz widzę, znaczy ja w tej chwili w ogóle do dzisiaj również są wypiekane figurki świętego Mikołaja w tej samej piekarni z ciasta rogalikowego. Aha, dobrze. Cieszą się wielkim powodzeniem. Dobrze. No, ale bardzo pani serdecznie dziękujemy. Ja też bardzo dziękuję. I u nas na targowiskach można kupić serca z piernika. Są zdobione. I lukrowane.
Tak, lukrowane. Aha. I jest z różnymi napisami. Aha, mhm. Dobrze. Różne tam, kocham cię i tak dalej. No to cały czas jest. Tak. Dziękujemy. Z Panem Bogiem. Serdeczny Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Spacerując toruńską starówką, zakręcony widokiem sprzed lat, czuję wokół oddech historii, płynący czas. Legendy o dzielnych rycerzach, wielkich bitwach, mieszczaństwie i łzach. Czy duchy ich uleciały, czy są wśród nas? Moje serce z piernika ukochało te mury i bruk, wąskie kręte uliczki, krzywą wieżę z nad Wisły i stalowy most. Moje serce z piernika pokochało spleciony tu czas, stare dzieje i nowe, i nadzieje na nowy, lepszy los. A wieczorem pod Kopernikiem zakochani schodzą się znów, kwiaty na rynku kupują, odchodzą w mrok. Neony kolorowe już świecą, wabiąc ludzi do sklepów i knat, a w bramie kloszar zasypia zmęczony tak. Ich serca z piernika ukochały te mury i bruk, wąskie kręte uliczki, krzywą wieże z nad Wisły i stalowy most. Ich serca z piernika pokochały spleciony tu czas, stare dzieje i nowe, i nadzieje na nowy, lepszy los. Sklepikarze otwierają swój kraj, staruszki na targ wyruszają kolejny raz. Tramwaje wyjechały już z trasy, wioząc ludzi do fabryk i biur, a matki swe dzieci żegnają do szkół. Ich serca z piernika ukochały te mury i bruk, wąskie kręte uliczki, krzywą wieżę z nad Wisły i stalowy most. Ich serca z piernika pokochały spleciony tu czas, stare dzieje i nowe, i nadzieje na nowy, lepszy los. Nasze serca z piernika ukochały te mury i bruk, wąskie kręte uliczki, krzywą wieżę z nad Wisły i stalowy most. Nasze serca z piernika pokochały spleciony tu czas, stare dzieje i nowe, i nadzieje na nowy, lepszy los. Ciekawe piosenki, ciekawa muzyka, no tak już w nastroju świątecznym, ale i noworocznym, w ramach ogłoszeń, 23:03 minuty już minęły. Diakonie Ewangelizacji, to ogłoszenie właściwie dla Torunia i okolic, Diakonie Ewangelizacji Ruchu Światło Życie w Toruniu zaprasza na bal sylwestrowy 2012, bez alkoholu, do Zamku Bierzgłowskiego.
Zapewniamy wspaniałą muzykę, zespół, wyśmienite menu, fajerwerki, dobrych wodzirejów. Rozpoczynają mszą świętą o 18 w kaplicy zamkowej, potem zabawa do białego rana. Więcej informacji na stronie domowego kościoła, w internecie toruń.oaza.pl/dk. Zapisy można również pod telefonem 604 055 420. Powtarzam, 604 055 420. Niedrogo, ilość miejsc ograniczona. Jeszcze tam jakieś miejsca wiem, że są. I drodzy Państwo, kolejne nasze audycje. No, po nowym roku znowuż tak troszkę poważniej. 3 stycznia naszym gościem będzie Jego Ekscelencja ksiądz biskup dr Stanisław Stefanek. Duszpasterstwo rodzin w przypadkach trudnych. 10 stycznia. Czy chrześcijanin może wierzyć po swojemu? Ksiądz dr Bogusław Jaworowski. A 17 stycznia będą aniołkowi rodzice. Prelegentami będą pani Małgorzata Bronka i Aleksandra Nowicka ze Stowarzyszenia Rodziców po Poronieniu. Także serdecznie zapraszamy. Dzisiaj naszym gościem jest pani Maria Magdalena Giesek, kustosz Muzeum Okręgowego w Toruniu. I odbieramy kolejne telefony. Mówimy o piernikach toruńskich. Słuchamy Radio Maryja. Halo, halo. Halo, szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Teresa z Wielkopolski. Ja chciałam nawiązać do tego, co pani Maria powiedziała na temat piernika, że uważano go kiedyś jako lekarstwo, tak, jako słodycz dla zdrowia. Tak. Chciałam powiedzieć, że u mnie w domu prawie rzadko się zdarzy, żeby nie było piernika. Takiego z blachy piernika. Mhm. Aha. Jak go nie ma 2-3 tygodnie, to muszę upiec, bo on dobrze na jelita działa. To potwierdza pani, że to stabilizuje to pracę. Potwierdzić. Tak, aha, tak. Myślę, że coś musiało w tym być. I taki kawałek piernika rano po normalnym śniadaniu działa dobrze na jelitka. Aha. Znaczy, wiemy, że ta dawna medycyna też miała zdecydowanie coś na rzeczy, że to nie były przecież tylko takie sobie wymysły. Że to nie jest wymysły. Tylko takie tam powiedzenie, tylko rzeczywiście on tak działa. Tak. On tak działa. A poza tym to jest jedno z moich ulubionych słodyczy, piernik. Tak. Dziękujemy pani Tereso. To tyle chciałam powiedzieć. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. I słuchamy Radio Maria. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Mówi Elżbieta ze Szczecina. Witamy Panią. Bardzo dziękuję za tą audycję. Ja od kilkunastu lat wypiekam pierniki na święta. Dla mnie to jest są takie swoiste rekolekcje przy odpiekaniu. Bo ja podobnie robię piernik jak ta pani, która tam mówiła, że może długo leżakować i 8 grudnia zarabia. Ja zarabiam zaraz po wszystkich świętych. O! Piernik. No to jeszcze lepszy. Tak, i on leżakuje. To półtora miesiąca leżakuje. Tak, ja nawet kiedyś się zarobiłam we wrześniu. I był a wie pani co, ja chcę zrobić eksperyment i zarobić ciasto teraz, żeby sprawdzić, bo jeszcze tego nie sprawdziłam sama, żeby sprawdzić, czy doleży do grudnia. Ja zrobiłam lutym w tym roku, ale przedobrzyłam chyba z przyprawami. No i było coś nie tak, więc zjadło się, ale ale już samo ciasto mi nie pasowało po zapachu, bo jak schowam do szpiżarni, to bardzo pięknie pachnie. A cała szpiżarnia pachnie. Trzymam w makutrze kamionkowej, tak, aha, bo ja mam szpiżarnię w domu. Tak. Na kurcze kamionkowej trzymane ciasto. Tak, i to tak, drugi raz już druga osoba mówi, że w kamionce dobrze trzymać. Tak, i robimy ten pierniczek. Muszę powiedzieć, że bardzo dobrze wpływa na trawienie. Moja wnusia w tym roku ma 2 latka i przychodzi i zrywa ten pierniczek i podjada. Dobrze, tak, to dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. No, kamionkowe widać łatwiej jest dostać u nas w naczynia, bo nam na przykład to na zamówienie nasze, na prośbę przywiozła synowa z Zakopanego taki ceberek drewniany i tam na przykład żona zarabia zakwas i przechowuje zakwas. Ach, do robienia chleba, bo chleb wypiekamy w domu. Wypiekacie chleb w domu? Mm. A to jeszcze o tych funkcjach zdrowotnych.
zacytuję fragment z 1928 roku, bo tu przed chwilą jedna pani i druga pani potwierdzała, że ten piernik faktycznie jest zdrowy. Jest w druku reklamowym w Toruniu, tak, wyroby firmy Gustav Weise, największej i najstarszej fabryki pierników w Toruniu, uznane zostały przez świat lekarski jako nadzwyczajne pieczywo, ponieważ działają nie tylko podniecająco na apetyt, lecz pomagają także w trawieniu. Proszę. Słuchamy Radio Maryja. Na szczęść Boże, Anna z Lublina. Bardzo dziękuję, rzeczywiście interesująca audycja z punktu widzenia i historii, jeśli chodzi o kulinaria. A chcę wyjaśnić, ponieważ profesjonalnie zajmowałam się analityką miodu. I chcę wyjaśnić gwoli informacji, skąd to uznanie zdrowotne. Otóż miód jest bogactwem, jeśli chodzi o enzymy. I to nic dziwnego, że on, że pierniki, czy w ogóle wyroby na miodzie są uznane jako parafarmaceutyki, które regulują pracę przewodu pokarmowego, bo właśnie zawierają enzymy. To jest przebogate. Miód w ogóle jest substancją biologicznie czynną i stąd jego walory. I miód zachowuje konstans przez 3 lata, jeżeli oczywiście on jest dobry, zgodny z normą. Tak. Nie jest podrabiany, więc 3 lata można spokojnie przechowywać, tam się nic nie dzieje. Wszystkie te procesy fizyko-chemiczne, bo to jest taki skład tego, biologiczne oczywiście, utrzymują się w pozycji konstans. Natomiast jeśli chodzi o zawartość witamin, w miodzie jest ich nie dużo, najwięcej jest w miodzie gorczanym. I takie mam pytanie do pani Kustosz, czy w przepisach są podawane odmiany miodu, które się... No właśnie, więc gryka jest najlepsza, rzepak, to są miody, z których robi się miody pitne, one są bardzo esencjonalne. Jeśli chodzi właśnie o witaminy, to... Jedynie wie pani, jeśli o gatunki, to znaczy to nie jest gatunek, znalazłam w tekstach XIX-wiecznych, że nasi piernikarze toruńscy sprowadzali na przykład z Kuby. To były inne, ale... Ale lepszy był nasz. Naturalnie, bo tam, tak, gdzie jest bogata flora, tam miód jest oczywiście bardzo... To jest najlepszy, to są najmniejsze. Polskie miody są znakomite. I ja bym radziła wszystkim paniom, ponieważ naprawdę nie ma potrzeby dodawać cukru. Ja piekę pierniki na okrągło, piernik. Tylko, że ten kręcony taki, naprawdę, ponieważ cukier dezaktywuje i on zaburza równowagę w miodzie. I wszystkie te, ja w ogóle wyeliminowałam cukier ze wszystkich tych dodatków do drożdżowego ciasta, też dodaję niewielką ilość miodu też, bo on utrzymuje wilgoć, mimo że temperatura działa, ale on zachowuje pewne, jeszcze nawet po wypieczeniu, te właściwości, bo nie wszystkie enzymy są, one są oczywiście wrażliwe na temperaturę, natomiast nie wszystkie się dają zabić, że tak powiem. One się tam później w tym procesie przechowywania, czy w ogóle utrzymują swoją aktywność, na znacznie mniejszą, ale nie mniej zachowują. Także właśnie eliminować naprawdę proszę cukier, bo i dodaje się oczywiście jajka do tego ciasta piernikowego, jeżeli ono się ubija. Ale można, to... ale nie trzeba chyba. Są przepisy też bez jajek. Naturalnie, to tak. Znaczy, no oczywiście, no tak, ale jest taki tradycyjny, mówię o takim współczesnym tym pierniku. No tak. Także naprawdę bez cukru można zwiększyć ilość miodu, natomiast wyeliminować cukier. To jest taka moja rada. A właśnie to, te wypieki, to po prostu jest dzięki temu, że są dwie substancje biologiczne czynne, których mamy od Pana Boga, to właśnie mleko i miód. Mm-hmm. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Bardzo Pani serdecznie Bogiem. Dziękujemy za cenne informacje. Dziękujemy Pani Anno. Właśnie, lepiej korzystajmy z naturalnych, jak już miód, to miód. Tak jest. Nie mieszajmy cukru. I co jeszcze, Pani Mario? Może jeszcze Państwu przeczytam jakiś... Może odbierzmy telefon. Słuchamy. Dobrze. Radio Maryja. Tak. Słuchamy Panią? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Teraz natknęłam się na ten Wasz rozmowę, piernik. I znalazłam tu w tym... Kogo witamy i skąd? Zofia z Wielkopolski. Dzięki. I... Piszę tak w moim kalendarzu. Jestem bardzo taka poirytowana. Wow. Piernik to zdrowia sternik. O tak. Proszę Panią, to było też hasło reklamowe toruńskiej firmy w dwudziestoleciu międzywojennym. To samo właśnie. Piernik to zdrowia sternik, tak?
To już też się spotkałam. I proszę, proszę, piernik nie tuczy, nie szkodzi wątrobie czy woreczkowi, wręcz przeciwnie. Codziennie skonsumowany kawałek dobrze wypieczonego, odpowiednio przechowanego piernika lub porcji smakowitych małych pierniczków wspaniale regulują trawienie. Podawano je dzieciom, seniorom, osobom, utrudnia go kto miał trudności z trawieniem i tak, że ciężko strawnik jest tłustych ciast. No tak. No i tu jeszcze chciałam powiedzieć, że najwięcej tych pierników to było w Żywcu, u tego Zygmunta Bielewicza już dawno. On prowadził, teraz jego syn, bo ja tam pochodzę 10 kilometrów od Żywca i my kiedyś na odpustach kupowali te serca piernikowe. Takie były napisy na pamiątkę tobie, ze zdjęciami. Ale zdjęcia były przyklejane do piernika? Proszę? Zdjęcie było przyklejane do piernika? Tak, tak. I tu nawet jest, kawałek mam nawet z gospodyni, jest opisany ten Zygmunt Bielewicz. Aha. Że po prostu, i właśnie o Toruniu też, że u podwalin to piernikarstwa leży jakby wynalazek druku, podobnie jak cukierki. I w miodowym cieście, w drewnianych tych pokrytych wklęsłą rzeźbą, aha, nie bez kozery, tak. Niemcy, które wydały Gutenberga, wynalazcę druku, słynęły z pierników, prym wiodła Norymberga. No tak, bo to też jest czcionka, była dzielnie, pierwsza drewniana, dzielnie konkurował z nią nasz Toruń. Z Norymbergą, tak. No to mówiliśmy o tym, tak. A w Polsce... Znaczy nie tylko konkurował, ale też współpracował. Tak może być. Tak. A w Polsce Południowej, gdzie również nie brakowało puszczańskich, bartniczych ostępów, Kraków pod tym wpływem pozostawały mniejsze ośrodki piernikarskie. Tam Wadowice, Cieszyn, Żywiec. Tak, właściwie w każdym miasteczku, większym mieście byli piernikarze, produkowali pierniki, także to nie było coś wyjątkowego, że Toruń i Norymberga, tylko tak jak tu słyszymy od naszych gości, że w różnych miejscowościach, nawet niedużych, też wypiekano pierniki. Tak, i tu właśnie też przepis mam też zawsze na piernik i tu nawet wiesz, staropolski piernik na piwie, świąteczne pierniczki, pyszotki mojej babci. Także ja też bardzo często ten piernik piekę, jak właśnie taka się czuję słaba, trochę coś mi brakuje, to cały czas marzę o tym, żeby zrobić ten piernik. Tak, ja dziękuję. Dziękujemy pani bardzo serdecznie. Pani tak, ja też dziękuję, że się dodzwoniłam. Wszystkich bardzo pozdrawiam. Wszystkich, co prowadzą tę audycję i co mnie połączyli. I oczywiście chciałabym jeszcze złożyć życzenia dyrektorowi, bo nigdy się do was nie dodzwoniłam i nigdy mu jeszcze nie składałam. Temu Rydzykowi i tych wszystkim księdzom, co prowadzą to wszystko, po prostu to mnie tak ujmuje, tak mi dodaje takiej siły, takiej wiary, takiej chęci do życia, że no, że naprawdę tu niektórzy to się tak mnie podrzucają, wyśmiewają, że ja tego słucham radia. Jak ja nie lubię w telewizji tego kłamstwa, tylko to radio mnie tak na duchu trzymie i żeby tak dalej ono jeszcze było. Tak, dziękuję wam duchu, bardzo, piernik na ciele. Pozdrawiam i zostańcie z Bogiem. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Słuchamy Radio Maryja. Czy pochwalam Jezus Chrystus, halo? Na wieki wieków, amen. Z Krakowa dzwonię, Zbigniew. O. I z przyjemnością i z ciekawością słucham o tych piernikach. I muszę powiedzieć, że w Krakowie jest chyba jeszcze tylko jedna, jedyna cukiernia, która produkuje piernikowe Święte Mikołaje, ale nie Dziadki Mrozy z tych w czapeczkach krastali, tylko z buźką, z infułą, prawda, z krzyżem na tym, no i cała ta dekoracja wykonana z kolorowego lukru, imitująca szaty liturgiczne i również z pastorałem. Więc są to pierniki, czyli prawdziwy Święty Mikołaj. Prawdziwy Święty Mikołaj, ja od dziecka, ja już jestem starszym panem w tej chwili, ale od dziecka, proszę Państwa, otrzymywałem zawsze to od mojej mamy, a potem od mojej żony do ostatnich dosłownie lat, do tej chwili niemalże. I muszę powiedzieć, że są to produkuje
cukiernia pana Kamyckiego. On był królem kurkowym. Pan Kamycki. Kamecki. Kamecki. Tak, Kamecki. On zmarł, ale ten jest jego firma i jego potomkowie tą firmę prowadzą. To jest przy ulicy Starowiśnej. I produkuje w tym Mikołaju w różnej wielkości. I ten taki całkiem mały, na jakieś powiedzmy 15-20 cm, potem troszkę większe na 30 i takie też, które są półmetrowe. I to jest ta forma... Do pół metra? Takie duże? No powiedzmy 45 cm. Duże w każdym razie, bardzo duże. To o tym nie wiedziałam. Jest to przepiękna rzecz. To oczywiście, oczywiście ten Mikołaj jest przez cały czas, bo w moich czasach to Mikołaj był i prezenty mikołajowe były w okresie świętego Mikołaja z 5 na 6. Tak. A już nie pojawiał się żaden Mikołaj na święta. Na Wigilię. Na Wigilię. Na Wigilię był zawsze aniołek. I tutaj ta tradycja aniołka przynoszącego coś pod choinkę jakoś chyba zanikła. Ale wracając do tego Mikołaja, więc jeśli on nawet wyschnie, to potem on jest jadalny. Wystarczy go wystawić zapakowany do torebki papierowej za okno. Bo jest to o tej on jest higroskopijny, także on nabierze wilgoci, tak nie? Jest. Tak jest, bo to może już nie jest taki miękki, jak jest świeży. Natomiast można go zjeść, nie łamiąc zębów. Tak. W każdym razie w Krakowie to jest tylko jedyna firma, która to właśnie produkuje te Mikołaje. To jest przy Starowicznej. Tak, czyli tradycja tych Mikołajów przetrwała też w Krakowie piernikowych. Tak jest. Tak. A to była cała północna Europa. Takie Mikołaje właśnie na świętego Mikołaja obdarowywała się. Bardzo dziękujemy. Kamyckiemu. Więc jeszcze raz chciałem podziękować bardzo. Przy okazji złożyć na ręce Państwa dla całego zespołu radia najlepsze życzenia w oktawie Świąt Bożego Narodzenia, no i oczywiście na Nowy Rok. Trzymajcie tak dalej z takimi atrakcyjnymi różnymi ciekawostkami w programach. Serdecznie Bóg zapłać. Bóg zapłać. Kłaniamy się pięknie i do usłyszenia, do widzenia w trwam. Dziękuję. Z Panem Bogiem. Tu chciałam dopowiedzieć, że w Krakowie udało mi się znaleźć kilka lat temu, do dzisiaj na półkach Muzeum Etnograficznego w Krakowie, leżą pierniki, nie formy piernikowe, które zostały wypieczone w Toruniu w 1926 roku. Oryginalne pierniki. Oryginalne pierniki. Także dyrektor ówczesnego muzeum, który interesował się piernikarstwem, bo w Krakowie też zachowało się dużo pięknych form piernikarskich, poprosił piernikarzy toruńskich, pana Gustawa Wejze, żeby z najpiękniejszych form toruńskich wypiekł mu pierniki. On to zrobił i wysłał do Krakowa piernik w kształcie Zygmunta III Wazy i jego małżonki i Władysława IV Wazy i małżonki. I te pierniki do dzisiaj leżą niepopsute, także dobrze się mają. Widziałam, jak kopie zostały na podstawie tych pierników zrobione. Także no, one mają lat w 1926 wypieczone, już koło 80. No tak. Koło 80 lat. Tak. Tak, odbieram jeszcze jeden telefon. Słuchamy Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Mówi Krystyna z Konina. Witam. Konina. Bardzo ciekawa audycja. Dziękuję za tę audycję. I jeżeli można dorzucić kilka słów na temat rodzinnych tradycji piernikowych, to... Słuchamy. Będą porady. Jedna tylko uwaga. Konin jest niedaleko Torunia, a dziwna rzecz, że jeżeli chodzi o pierniczki, to tylko bywają polewane czekoladą albo jasną masą. Nie ma tradycyjnych pierników toruńskich. Nie można dostać właśnie tych z naklejanymi świętym Mikołajem czy twarzą. Takich teraz już się nie robi z tymi naklejanymi. Ale kiedyś jeszcze bywały typowe toruńskie pierniczki. Natomiast u mnie w rodzinie od pokoleń, pewnie ze trzech pokoleń, tak jak ja wiem, był wypiekany piernik tak zwany proboszczowski. Nazwa dość śmieszna. Intrygująca. Tak, może dlatego, że ten piernik ma bardzo dużo dokładów. Czego ma dużo? Warstw. Nie, ma bardzo dużo
delikatesów dodatków. A, dodatków. Dodatków jest bardzo dużo i dlatego nie każdy chce piec. Ja już podawałam swoim nawet koleżankom, ale nie każda, ponieważ no jest dosyć drogi. Bo drogi jeżeli jest. Jeżeli można tak w skrócie, to na kilogram mąki żytniej dodaje się ćwierć tylko mąki pszennej, ale tam jest. Tak. Kilograma miodu i no, z oszczędności pół kilograma cukru. Aha. A jak pani słyszała, ten cukier możemy eliminować. Można by dać więcej miodu. No, tak, można dodać, oczywiście, tylko na miodzie i 5 jaj. Ale potem są dodatki i kakao suche. I skórka pomarańczowa, i rodzynki, i migdały gorzkie, i słodkie pocięte drobno, i goździki i cynamon. W tej chwili można goździki i cynamon zastąpić tą pierniciną, którą się kupuje, ale kiedyś były tłuczone drobno i przesiewane. Starte jabłko, konfitury, sok na przykład z czarnej porzeczki czy wiśniowy, parzona mocna czarna kawa. Oczywiście bez tych fusów, tylko sam płyn. Ćwiartka masła, ćwierć kilo masła. No i troszeczkę tam, karmel może być, figi, orzechy. Bardzo dużo tych właśnie dodatków. I ktoś jeszcze pytał u Państwa, bo coś do spulchniania. Jeżeli chodzi o spulchnianie, to tylko 2 deko sodki. Sodka oczyszczona w małej ilości. Soda oczyszczona. Tak, można dołożyć łyżkę czy 2 łyżki oliwy. Wtedy nie wysycha, tak, ale już mówię praktyczne rzeczy, ponieważ wiem, że na początku, ja tu nie mogłam się do Państwa dodzwonić, ktoś pytał, prosił o praktycznie, jak to robić. Ja zupełnie inaczej zarabiam, nie ręką, tylko łyżką drewnianą w misce. W misce rozgrzewam miód, tym tłuszczem, z tym masłem i z cukrem. I tylko rozgrzewam po to, żeby się rozpuścił, lekko ostudzę i wtedy można dodawać po jednym żółtku, białko później ubite, no i po kolei wszystkie te dodatki, a pod koniec dopiero mąkę. Mąkę żytnią i pszenną. Ciasto robi się twarde dosyć. Na końcu sodka. Zostawiam to, ja zarabiam też miesiąc wcześniej, 3 tygodnie wcześniej i zostawiam przykryte ściereczką. Nawet jeżeli obeschnie na wierzchu, to nic nie przeszkadza, bo wkładam do blachy wtedy tym wierzchem na spód blachy cienko wysmarowane tłuszczem i piekę w 150 stopniach. To jest chyba dosyć ważne, ponieważ po raz pierwszy w zeszłym roku nie udał mi się piernik, z czego rodzina, dzieci śmiały się zupełnie, mówią niemożliwe. To jest niemożliwe. Ale tak, zmieniłam piec na piekarnik elektryczny i tylko w nim mogę piec jednowarstwowo. A ponieważ i w tym roku już było wszystko doskonale, w 2 warstwach nie, bo 2 warstwa miała zakalec. Ja wiem z przekazów rodzinnych, że kiedyś zanoszono pierniki do pieczenia do piekarni. I piekarze wstawiali piernik do pieca po pieczeniu chleba, żeby nie był za gorący piec. Dobrze. Tak. Dziękujemy Pani Krystyno, bo jeszcze chcemy jeden telefon zadawać. Ja tylko chciałam jeszcze przekazać serdeczne życzenia takie międzyświąteczne i noworoczne. Dziękujemy. Całej redakcji, a szczególnie księdzu doktorowi Ryzykowi, naszemu ojcu duchowemu. Liczymy, że otrzymacie Państwo miejsce na tej platformie. Będziemy bronić Radia Maryja, nie damy mu upaść, zginąć. Zaginąć radia i telewizji Trwam. Jak to ojciec Ryzyk mówi, aleluja i do przodu. Dziękujemy. Z Panem Bogiem. Słuchamy Radio Maria. Szczęść Boże. Szczęść Boże. I będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków amen. Kto mówi stąd? Krystyna z Lublina. Prosimy Panią o krótką wypowiedź, bo nam się czas kończy. Tak. Ja tylko chciałam prosić właśnie o przepis na ten piernik. Ja też piekę piernik, bardzo smaczny, ale daję tam i śmietany, i jajka.
No i cukier oczywiście, a tu słyszę, że cukru można nie dawać i jajek też niewiele, więc dlatego jestem zdziwiona, jaka ta proporcja będzie do tego miodu. Proszę panią, przepisów piernikowych są naprawdę setki. Jest bardzo dużo wariantów, natomiast myślę, że tu chyba słuszną uwagę powiedziała pani, że nie jest najlepsze połączenie miodu z cukrem. Że cukier, ja tego też nie wiedziałam, to się dzisiaj dowiedziałam w czasie tej audycji, że no zaburza te enzymy, które znajdują się w miodzie. Jeśli chodzi o funkcje takie zdrowotne, no to psujemy piernik, jeśli dodajemy cukru. Więc myślę, że warto tej rady posłuchać i dodać trochę więcej miodu, a mniej cukru. A śmietanę? A śmietana, widziałam też współczesne przepisy ze śmietaną, natomiast stary przepis, bo mnie głównie interesują przepisy stare, tak. XVIII-XIX wiek, to w żadnym z tych starych przepisów śmietany nie było. Natomiast z tych dwudziestowiecznych i z XXI wieku śmietana się pojawia. Proszę panią, a mogłabym prosić tak króciutko, chociaż parę zdań właśnie, jakie składniki należy tam do tego piernika? Proszę panią, no już kilka przepisów tutaj detalicznie panie mówiły, myśmy też czytali, więc te podstawowe to jest mąka, miód. Mąka i żytnia. Tak, najlepiej jak najstarsze przepisy, mąka żytnia. Potem zaczynają się od XIX mieszanki żytnia plus mąka pszenna. No koniecznie ten rozgrzany, ciepły miód, do którego można trochę alkoholu dodać i przyprawy, i to w zależności od uznania. Jeden woli trochę więcej pieprzu, drugi w ogóle pieprzu, imbiry, także tu można sobie, każdy myślę może według swojego smaku. I to jest ta podstawa. Te trzy składniki. I te tak. Zarobione ciasto musi leżakować. Musi leżakować. Miesiąc, i gdzie, w lodówce, czy tak w pokoju? Do piwnicy, nie. To trzeba do chłodniejszego. Albo do lodówki, albo jak pani ma piwnicę chłodną, to najlepiej nie, w takiej piwnicy. W bloku nie no to do lodówki. Do lodówki. To do lodówki. Przez cały czas w lodówce. Tak. Tak. I dopiero później piec. I tak, proszę panią, ale dwa, nie... trzy tygodnie to myślę, że tak, obowiązkowo, a jak dłużej to lepiej. Ale bo podobno jest delikatniejszy, ten piernik jest delikatniejszy, jeśli dłużej sobie poleży. Tylko proszę panią, teraz nie wiem, ile tej mąki, ile miodu. Proszę panią, to już nie mamy czasu, żeby teraz, a poza tym w starych przepisach, proszę panią, nie podawali, mówili, weź miodu praśnego, ile chcesz. Ja się śmieję, ale... mlekiem upiec, znaczy mam taki przepis, zamiast śmietany to mleko. No też naprawdę tych przepisów obecnie jest dziesiątki, jak nie setki krążą. I to ciasto w kamionce najlepiej? Leżakować w kamionce albo w drewnianej jakimś naczyniu, tak, o który nie jest tak łatwo u nas. Czyli już wszystkie dodatki jak są. I soda, i przyprawy, wszystko i dopiero to, żeby leżakowało. Znaczy lepiej te dodatki sodę i dodać, na przykład jeśli chciała pani z jajkami, tak. No to dodać po leżakowaniu. Po leżakowaniu. To jest przed pieczeniem. Tak, przed pieczeniem. No to, czyli krótko mówiąc tylko mąka, miód. Mąka, miód, przyprawy niech sobie leżakują. I przyprawy. Zachęcam. Tak. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Drodzy Państwo, dziękujemy za wszystkie telefony. Dzisiejsza audycja taka świąteczna, piernikowa, smaczna, zdrowotna nawet okazuje się, jeżeli to jest zrobione właśnie na dobrych składnikach. Właśnie lepiej miód niż cukier. I no lepiej mieć te wszystkie przyprawy, kupić osobno, sobie samemu potłuc, wiadomo co jest włożone. I jak najdłużej, żeby to ciasto mogło leżakować. Także bardzo dziękujemy za wszystkie telefony, za podzielenie się swoją radością, no bo pieczenie, wypiekanie, przedtem jeszcze cała procedura przygotowania tego składników ciasta, to jest też pewna tajemnica, też pewne misterium przed Bożym Narodzeniem, które właśnie, jeżeli jeszcze to wykonujemy razem z innymi bliskimi, to te nasze więzi się umacniają i przygotowują nas do tego, by ten Boży pokój w nas mógł się rozwijać i promieniować na innych, by to dobro wzrastało. A jak jeszcze dobrze i smacznie zjemy, no to tym przyjemniej jest. Dziękujemy wszystkim, dziękuję naszemu gościowi, pani Marii Magdalenie Giesek. Serdeczny był zapłat.